Witajcie moi mili, jak widzicie gruby dzisiaj jaskiniowiec, gotujemy w jaskini, jesteśmy w jaskini, która nazywa się Talmiszta. Tam obok nas widok na jedną, jedyną takich normalnych rozmiarów plażę, czyli na Ramle, na Gozo z bardzo specyficznym pomarańczowym piachem. A co sobie dzisiaj ugotujemy? Będzie to spaghetti z bobem. Nasz bób ugotowany i odcedzony. Makaronik również. Jeszcze spaghetti odcedzone, ugotowane i odcedzone. Więc na naszą patelnię trafia olej słonecznikowy. Rozgrzewamy go sobie. Następnie trafi bekon, bób, makaron, czosnek, czerwona fasola, troszkę pietruszki, żółtka z jajek wymieszane z śmietaną, sól, pieprz. Później będziemy to nakładali, jak nam się to ładnie posmaży. A i jeszcze sobie potrzemy na koniec sera, żeby nam się to wszystko tak fajnie, ładnie trzymało. Nasz olej rozgrzany, więc trafia na patelnię bekonik. Ale elegancko skwierczy. Gruby się wybrał na gotowanie bez deski. Zawsze czegoś zapomnę. Podsmażymy bekonik. Bekonik podsmażony, więc trafi do niego nasz makaron. Następnie bób. Nasza czerwona fasola. Troszkę zielonej pietruszki posiekanej. Zamieszamy. To sobie na chwilkę zostawiamy. Warunki polowe. Więc przygotujemy sobie nasz sos. Śmietana. I tutaj trafią dwa jajeczka, wróć dwa żółtka. Musimy sobie oddzielić żółtko od białka. Wymieszamy dokładnie. Czosnek potarty. Czosnek w środku. Zamieszamy. Oczywiście odrobina pieprzu. Odsmażymy chwilkę, zalejemy to
jajkiem ze śmietaną, doprawimy jeszcze ewentualnie solą i wetrzemy nasz serek na sam koniec. Makaron nam się podsmażył, więc dodamy nasze jajeczka, a raczej żółtka wraz ze śmietanką. Do tego wetrzemy nasz serek. W środku zamieszamy. Poczekamy jeszcze chwilkę, podsmażymy sobie to i będziemy testować. Ale już ładną konsystencję nabiera. Zaczyna się to tak ładnie wiązać. Strasznie wieje dzisiaj. Drugi raz mnie zgasł. Gazik. Makaronik usmażony. Wszystko ładnie się tutaj razem połączyło. Więc będziemy nakładać i próbować, co nam z tego wyszło. Warunki polowe. Cały nasz makaron na talerzu. Do tego dla przystrojenia jeszcze zielona pietruszeczka. I tak oto prezentuje się nasze spaghetti. Zobaczymy, jak smakuje. Makaron idealny, bo mięciutki. Czerwona fasola nadaje taki niepowtarzalny posmak. I stopiony ser wraz z tą śmietaną, który to wszystko tak ładnie spaja w jedną wielką całość. No bardzo dobre. Jeżeli lubicie takie miejsca jak to, generalnie lubicie, jak gotuję gdzieś w plenerze, klikajcie łapki w górę, piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, żebym gotował w jakimś fajnym miejscu. No i co? Suby i do następnego. Hej!